Witaj wszystkich astronomii. Dziś porozmawiamy o imponującym odkryciu. Chińscy naukowcy odkryli cząsteczki wody w próbkach przyniosanych przez misję Chang'e 5. Najbardziej zaskakujące jest to, że misja wylądowała daleko od biegunów Księżyca, które było uważane za koncentrację wody. To sugeruje, że wodę może być istniejąca w słonecznych obszarach, co jest niezbędne dla przyszłych misji księżycowych. Może to zmienić nasze zrozumienie rozmieszczenia wody na Księżycu. Chiny mają solidny program eksploracji Księżyca, znany jako projekt Chang'e, który wykonał kilka udanych misji. W artykule opublikowanym w Nature Astronomy stwierdzono, że każda misja Chang'e ma konkretne cele, a misje Chang'e 5 i 6 niedawno przyniosły próbki Księżyca na Ziemi do analizy. Ujawnił, że cząsteczki wody znaleziono w próbce Chang'e 5, szczególnie w minerałach hydratowanych, które są solami zawierającymi wodę w strukturze. Znaleziona woda stanowiła około 41% próbki, co jest bardzo ważne. Odkrycie to jest kluczowe, ponieważ naukowcy wykluczyli również możliwość zanieczyszczenia silnikami lądowymi lub rakietowymi. Po analizie składu izotopowego hydracyjnej soli ta szczegółowa analiza wykazała, że znalezioną wodę pochodzi z Księżyca. Oprócz wody naukowcy odkryli również amoniak, który może być związany z historią hydratacji Księżyca, wskazując na złożone i interesujące procesy geologiczne. To odkrycie jest szczególnie ważne, ponieważ do tej pory obecność wody na Księżycu jest wykryta głównie na biegunach. Na przykład misja Sophie znaleźła wodę w pobliżu Antarktydy, ale nigdy nie znaleźła wody w słonecznych obszarach. Próbka Chang'e 5 została zebrana na bardzo różnej szerokości geograficznej, co sugeruje, że woda może być rozmieszczona na wszystkich częściach Księżyca, a nie tylko na biegunach. Może to wskazywać, że Księżyc ma większą zdolność do zatrzymania wody, więcej niż wcześniej myślało. Badanie wody księżycowej ma kluczowe znaczenie dla przyszłych misji eksploracji kosmicznej, ponieważ woda jest ważnym zasobem dla przetrwania ludzi i może być wykorzystane do produkcji paliwa. Woda można wyodrębnić z tych hydratowanych minerałów w stosunkowo prostym procesie. Obecnościowy wskaźnik jest obecnością 41% nasyconej wody w skałach. Ekstrakty te mogą skutecznie i ekonomicznie wspierać długoterminowe misje lądowania na Księżycu. Chiny mają ambitne plany dla swojego programu kosmicznego. Celem jest wysłanie chińskiego astronauta na Księżyc do 2030 roku, co może być zgodne z planem NASA ponownie wysłać ludzi na Księżyc do 2028 roku, w ramach programu Artemis. Nowy wyścig kosmiczny między Stanami Zjednoczonymi a Chinami się rozgrzewa, a oba kraje znacznie zainwestowały w technologie i innowacje w celu eksploracji i potencjalnie kolonizacji Księżyca. Odkrycia te znacznie zwiększyły zainteresowanie ludzi Księżycem, szczególnie z powodu obecności wody. Woda na Księżycu jest podobna do wody na Ziemi, a H2OE jest odkryta wraz z amoniakiem. A co z pozostałymi minerałami? Odkrycie wody na Księżycu to przełom, mogący umożliwić założenie bazy księżycowej, dostarczając nie tylko wodę do picia, ale też tlen i wodór do paliwa rakietowego. Obecnie oczekujemy wyników próbek Chang'e 6, która ląduje na tylnej stronie Księżyca, by sprawdzić, czy ta misja również potwierdzi obecność wody. Może to potwierdzić założenie, że woda rozprzestrzenia się po powierzchni Księżyca, w tym powierzchni widoczne i ukryte. Chiny nadal rozwijają swój plan kosmiczny, pokazując stały i znaczący postęp. Chociaż chiński program kosmiczny jest uważany za wolniejszy, jest dokładny i poczyna imponujące postępy. Obserwujemy nową wyścig kosmiczną między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Każdy chce być pierwszym, który zbuduje zrównoważoną istnienie na Księżycu. Jeśli lubisz film, nie zapomnij lubić, dzielić się i subskrybować się na kanał. Wspólnie walczymy z złym rozpowszechnianiem nauki w Brazylii. Strążaj na naszym kanale i dowiedz się więcej o aktualizacjach wszechświata, eksploracji kosmicznej i odkryciach naukowych. Do zobaczenia następnego razu.